Na początku tego materiału wideo chciałbym Was serdecznie poprosić o zostawienie polubienia pod filmem, ponieważ to motywuje do nagrywania większej ilości materiałów wideo, w których przekazuję Wam wiedzę dotyczącą mechaniki i elektroniki w pojazdach marki Honda. Zapraszam do oglądania. Witam serdecznie na kanale Nashor. Widzicie, opatruję się trochę, pancerzyk jest, musi być ciepło, bo mamy bardzo niską temperaturę, około 8 stopni na plusie. A chciałbym podzielić się z Wami ciekawymi informacjami, trochę do rymu. Krótko mówiąc, są to oczywiście informacje dotyczące MPFI, a dokładniej, tak jak jest to ujęte w tytule, cięcie kosztów. Ostatnio bardzo mocno podobają Wam się tematy, gdzie opisujemy Wam kosztorys modyfikacji, gdzie opisujemy, ile części kosztują, jakie oczywiście tam zamontować, jakie zamówić, w jakie firmy wejść. I chciałbym Wam oczywiście przekazać więcej informacji na temat kosztorysu do MPFI. Chodzi mi o to tak. Wersje MPFI mogą być różne. Możecie to stosować do na przykład D15B2. MPFI możecie również zakładać do takiego silnika, jakim jest D14. Silnik oczywiście jeszcze D13, jak również D16 Y7. Tam też występuje kolektor z przepustnicą taką pionową i też często pozbywacie się tego, zmieniacie na normalny kolektor ssący, gdzie oczywiście w materiale z porównań kolektorów ssących sami wiecie, jakie możecie odpowiednio zastosować kolektory do Waszych D-serii. Co chciałbym Wam przekazać najbardziej i co jest najbardziej istotne? Do kilku właśnie tych silników nie potrzebujecie pewnych kosztów ponosić, czyli niektóre części mogą jakby pozostać przez Was pominięte lub mogą pozostać zamienione innymi częściami. Chodzi mi dokładnie tutaj o kwestię taką. Każdy się pyta, ile kosztuje przykładowo strojenie D13 na pełnym wtrysku, bo jest po prostu tak, że wsadzacie jakieś komputery standardowe lub od kogoś dostajecie mapy, silniki Wam przelewa, zalewa, silniki nie jadą, możecie to uszkodzić i tak dalej. Chodzi tutaj o to, że można zrobić pewne rzeczy, żeby ominąć właśnie koszty takiego, że tak powiem, przestrojenia, skalibrowania tego silnika na pełnym wtrysku i oczywiście możecie zrobić to po to, żeby bezpiecznie dojechać na strojenie. Przykładowo 100, 300, 200 km, zależy gdzie na te strojenie się wybieracie albo skąd oczywiście jesteście. Dokładnie powiem Wam listę przykładowych części do MPFI, poszczególnie do D13, D15, D16, D14, tak? Jaki silnik macie, taką macie D-serię, tak? To MPFI oczywiście ma podobną listę potrzebnych części, ale tych ogólnikowych, jakichś tam rurek, silikonów, nowych peszli, nie będziemy Wam to dodawać, bo to są części takie, gdzie możecie to zamówić w każdym sklepie motoryzacyjnym, żeby po prostu te MPFI dokładnie przeprowadzić. Najważniejsze części MPFI, czyli takie części, które każdy silnik po prostu wymaga kluczowo, żeby te MPFI przeprowadzić. Pierwsze to jest oczywiście kompletny kolektor ssący z listwą wtryskową, z przepustnicą, z wtryskiwaczami. Pojemności najlepiej 240 cm3, wtedy każdy ten silnik oczywiście dostaje mapy w kromie odpowiednio skalibrowane, czy to D13, D14, D15 lub D16. Druga część to oczywiście rura do lotu, tak? Może to być kwas, może to już być paruwa dedykowana pod piątą generację Civica, pod szóstą generację Civica, jak już tam uważacie, albo możecie już tutaj ciąć koszty w tej części i po prostu założyć oryginalny dolot, oryginalna rura do lotu. I tam możecie oczywiście już ciąć koszty, tak? Możemy zamówić sobie oryginalny dolot EK4, D15B7, czyli właśnie tak jak jest tutaj, też jest MPFI, mamy D16Y7, a rurę do lotu mamy oryginalną puszkę, tą czarną, z filtrem, jak widzieliście w poprzednim filmie Piper Cross, tak? To mamy ORI D15B7, puszka do lotu, tak? Trzecia część, jaka Was obowiązuje oczywiście przy MPFI tak kluczowo i koniecznie, to jest oczywiście aparat zapłonowy. Akurat tam pojawiają się komentarze, Y7 to jest właśnie jeden przypadek, gdzie przechodzicie na MPFI, nie musicie zmieniać aparatu zapłonowego. Akurat tutaj w tym przypadku zmienialiśmy, bo oczywiście był swap i tak dalej, ale to możecie tam sobie dokładnie prześledzić na filmiku z porad tuningowych, gdzie filmik zatytułowany oczywiście jest jak odblokować EJ6. Wracamy dalej. Aparat zapłonowy, czyli trzecia kluczowa część do zmiany, do przejścia na MPFI. Czwartą, kolejną częścią wymaganą do przejścia na MPFI jest oczywiście kompletna wiązka elektryczna. Kompletna wiązka elektryczna, zależy.
jak macie D13 w piątej generacji Civicu lub D15B2, no to jednak najlepiej wypadałoby przerzucić całą elektrykę. Jest to to wygodne, fakt, że troszeczkę się namęczycie, trzeba całą deskę rozdzielczą ściągnąć i tak dalej, ale może pojawi się kiedyś taki filmik konkretny, instruktażowy, jak tą deskę zrywamy z Civica i kładziemy nową instalację, to sobie zobaczycie. Nie jest to wcale takie trudne, tylko w naszych wyobrażeniach szczególnie staje się to takie duże, wyolbrzymione, ciężkie do zrobienia, ale jeżeli działacie w tematach Hondy, a oglądacie i czerpiecie wiedzę z tego kanału, więc podejrzewam, że działacie przy własnych Hondach, to naprawdę warto jest to zrobić, położyć nową elektrykę kompletną, z takim samym najlepiej wyposażeniem, jakie macie gdzieś tam dorwać po prostu, czy ze szrotu, czy z forum, czy oczywiście z jakichś tam źródeł, to już nieważne, gdzie dorwiecie, to dorwiecie. Wiązka elektryczna. Najlepiej jest to mieć. I to jest już czwarta rzecz potrzebna, konieczna do MPFI. Piątą rzeczą, też konieczną, już tak jakby zbliżamy się do odpalenia tego silnika na MPFI, jest oczywiście przejściówka do komputera pokładowego, do komputera tutaj sterownika silnika. Powiem Wam tak, przejściówka nie jest aż tak mocno wymagana, konieczna, tak? Tutaj ona występuje w niskiej kwocie moim zdaniem, bo dosłownie za stówkę możemy mieć przejście z OBD2 na OBD1, tak? Albo za chyba tam cenę 200 około złotych, to oczywiście mówię bazowo, tam ze sklepów, które mają w dystrybucji właśnie taki towar, takie przejściówki, to jest około z OBD0 na OBD1 200 zł, z OBD2 na OBD1 też około 100-120 zł. Takie ceny są. Powiem Wam tak, warto jest to zamówić, bo w razie czego odpinacie kostki, możecie sobie wrócić, jak Wam się coś nie spodoba. Ale raczej oczywiście wszystko jest cacy, bo jednak macie dołożone po takim MPFI około 30 koni, zależy oczywiście jaki silnik i jakie dodatkowe są modyfikacje, więc myślę, że nikt nie wraca, ale przejściówka ogólnie na pewno wygodna sprawa. Nie tniecie kostek do komputera i nie lutujecie po schematach nowych kabelków, tak? I dokładacie jakieś tam kostki gdzieś indziej ucięte, tak? Szczerze, marnuje się wtedy dwie wiązki tak naprawdę elektryczne, bo wiązka elektryczna taka kompletna, silnik, kabina też zawiera kostki łączące się do komputera i to tak naprawdę jak utniecie tu, utniecie tam, dolutujecie, macie dwie takie wiązki w sumie pocięte i nie możecie ich kompletnie założyć i znowu trzeba będzie lutować, jeżeli będziecie chcieli wykorzystać tą starą wiązkę elektryczną. Moim zdaniem przejściówka, jak i pewnie waszym, jest to wiele bardziej postrzegana i adoptowana. Oczywiście pieniądze nieduże, a na pewno wygoda i komfort jest zachowany. Szósta rzecz po przejściówce to oczywiście już takie, można powiedzieć, sedno sprawy, czyli komputer. Komputer. I właśnie to są te koszty, o których tak naprawdę chciałbym powiedzieć, że możemy je pociąć. Pociąć to znaczy zmniejszyć i tak dalej. Chodzi o to, że nie każdego jest stać od razu na przerobiony komputer. Krótko mówiąc, powiem Wam tak, czy to jest P06, czy to jest P28, czy to jest P1J, jak zawsze jest przerobiony, to koszt takiego komputera, gdzie nie napiszecie, to jest około 200 zł, tak? Nie wiem, czy mnie nie zabiją, że tu rozmawiamy o kosztach, ale raczej nikt nie powinien tutaj złego słowa powiedzieć, bo jednak wiecie, jakie są koszty, szukacie po ludziach, po swoich znajomych, po innych kondziarzach, tak? Takiego komputera. Komputer przerobiony 200 zł. To jest minimalna kwota, tak? Jak macie P28 jeszcze pod klapki, czyli przerobiony na P72 z obsługą IABA, tak? Z obsługą tych klapek 300 zł, 350 zł, to już różnie wygląda, tak? Ale 200 to jest taka naprawdę minimalna kwota za komputer, gdzie do tego jeszcze trzeba program, więc tutaj możecie te koszty pociąć. Przykładowo już Wam mówię, o co chodzi w tej szóstej rzeczy. Sterownik silnika, czyli P06, tak? ECU, czyli EQ po angielsku, Engine Control Unit, jednostka sterująca silnikiem. Do D14 możemy sobie zaadoptować przykładowo P1J, czyli tak, robimy kompletne MPFI, czyli mamy D14A3 z filmiku, gdzie nieraz już tam sobie pewnie oglądaliście u mnie na kanale. Zakładamy kolektor sący, na przykład z D15B7 kompletny z listwą, z wtryskiwaczami 240cc, przykładamy sobie aparat zapłonowy, kompletną wiązkę elektryczną, zakładamy przejściówkę, mamy jakąś już rurę do lotu na filtrze stożkowym, przykładowo Simoty i tak dalej. Czyli już jest komplet, już jest D14A3 na MPFI. Przekładka fajnie i super zrobiona, ale brakuje komputera. Teraz tak, chcecie odpalić.
potrzebujecie przerobiony komputer. Do przerobionego komputera potrzebujecie oczywiście program, żeby to jakoś uruchomić i też zaznaczam, nie wiadomo jak to będzie jechało, bo program musi być odpowiedni pod ten silnik. Powiem Wam tak, kwestia jest taka i bardzo fajna. D14 w pewnych budach, w pewnych egzemplarzach miało komputer o swoim oznaczeniu, i ten komputer był już na OBD1. Więc przykładowo, jeżeli dawka powietrza lub dawka paliwa będzie się różniła przykładowo o 1/10 czy o 0,2 jednostki AFR, to na podstawie czujników temperatury układu dolotowego, temperatury układu chłodzenia, Honda i ten komputer będzie to w jakiś sposób lekko kalibrował. I na tym seryjnym komputerze, który seryjnie wyposażony jest w mapy D14, możecie ewentualnie dojechać 300 km, 500 km, 100, 200 km albo jakiś czas pojeździć przed strojeniem waszego silnika. Powiem Wam tak, taki koszt komputera to zależy, jak już tam sobie znajdziecie, czy tam na Allegro, czy gdzieś po prostu od znajomych i tak dalej, to już jest stówka, tak? Jest 100-150 zł. Więc taki komputer do D14 na OBD1 myślę, że to jest dobra sprawa. I co? Tniemy już koszty. Możemy sobie odpalić już naszą maszynę po przejściu na MPF i możemy po prostu już tą maszyną sobie jechać. Krótko mówiąc, tutaj właśnie tniemy koszty poprzez na razie pominięcie strojenia, pominięcie komputera, jakieś tutaj modyfikacje z przejściówką i tak dalej, no to już zobaczcie, że tniemy te koszty o około 1000 zł w dół, tak? Zawsze się pytaliście, ile wynosi koszt MPFI. Powiem Wam tak, zależy. Do D13 pamiętacie, że jeszcze trzeba zmienić cały kompletny bak paliwa. Trzeba też dodatkowo poprowadzić oczywiście nowe przewody do pompy paliwa. Pompę paliwa też umiejscowiamy już w baku, nie jest tutaj pod maską silnika, tak? Powiem Wam, że tutaj minimalne koszty takiego MPFI to jest około 2,5 tysiąca złotych, tak? Jeżeli chcemy mieć też te wystrojone na cacy, mamy jakiś układ wydechowy w tym Civicu, to naprawdę robi się nam kwota. Tutaj cięcie tych kosztów na podstawie szóstego czynnika, czyli komputera silnika, jest to możliwe w silnikach D14, D16 i jeszcze D15, ale D15 VTEC Econo. I teraz po wyjaśniających tutaj dla Was informacjach na temat MPFI z wielką chęcią chciałbym Wam pokazać, jak D15 Z3 na MPFI na seryjnym fabrycznym komputerze zbiera się właśnie tutaj, czyli to, nad czym się zastanawiacie, że wsadzamy graty D15 B7 kolektor, D16 Z6 kolektor wydechowy, wstawiamy na przykład jakąś rurę do lotu, wstawiamy tutaj nowy aparat zapłonowy, a chcemy to odpalić na fabrycznym komputerze od D15 VTEC Econo, czyli P1G. A więc teraz chciałbym Was oczywiście zaprosić na krótkie przyspieszenie D15 Z3 na fabrycznym komputerze po kompletnym MPFI. Zapraszam. Przy okazji oczywiście sprawdziliśmy przyspieszenie od 0 do 100. Jestem zaskoczony wynikiem, że po prostu pokazało to lepiej, więcej niż seria. To mi się podoba, no ale jednak nie ma co się dziwić. Jest tutaj MPFI, jest aparat zapłonowy, jest inne sterowanie i komputer. Komputer niby seryjny, ale jedzie całkiem spoko. Kto jeszcze tego nie zrobił, pamiętajcie, żeby zostawić polubienie pod filmem. To motywuje do nagrywania większej ilości materiałów wideo, w których dzielę się oczywiście z Wami swoją wiedzą. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych materiałach. Pamiętajcie, żeby śledzić Instagram i na Powered by naszą na stronie na Facebooku możecie się ze mną kontaktować. To by było na tyle. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć! We'll be right back.